ProLight to firma z tradycjami, która specjalizuje się w produktach dla entuzjastów fotografii i filmowania. I właśnie dla tych drugich skierowany jest model kamery sportowej o symbolu ActionCam 8S+. Ta kamera wpisuje się we współczesne trendy i ma rozwiązania, jakich oczekujemy od nowoczesnej kamery sportowej. Zobaczmy, czy jej możliwości współgrają z jakością wykonania oraz z jakością nagrań. Zapraszam do oglądania. Oficjalna cena widniejąca na stronie ROLAI to 149 euro. Kamera zatem mieści się w umownym limicie cenowym dla sprzętów budżetowych. Oczywiście na innych kanałach sprzedaży kupimy ją znacznie taniej, bo nawet poniżej 100 euro. ROLAI ActionCam 8S+ jest obecny na rynku od końca 2019 roku, będąc ekonomiczniejszą wersją flagowej kamery 9S+. Kamery były jednymi z pierwszych, które wzorem Osmo Action wyposażono w przedni selfie-ekran. Zapoznajmy się teraz z samą kamerką. Kamera swoje waży. Swoje, czyli 126 gram, a to tyle, ile GoPro Hero 8 i sporo więcej od większości kamer sportowych. Kamera jest w eleganckim czarnym kolorze, a gumowany plastik to bardzo wysokiej jakości tworzywo. Powierzchnia zapewnia pewne trzymanie w dłoni oraz ochronę przed mechanicznymi uszkodzeniami, o czym miałem się okazję przekonać, kiedy kamera wypadła mi z ręki i z wysokości ponad 1,5 metra spadła na twarde podłoże, a upadek nie pozostawił żadnych śladów na powierzchni kamerki. Charakterystyczna cecha kamery to ekran LCD na przedniej ścianie kamery, na którym obserwować będziemy nagrywany kadr. Obok ekranu znajduje się obiektyw o kącie widzenia 170 stopni, a pod nim napis ROLAI. Górna ścianka to przycisk Start-Stop nagrywania, przycisk menu oraz mikrofon. Na bocznych ściankach po jednej stronie główny włącznik, a po drugiej pod klapką gniazdo USB oraz HDMI oraz nieco wyżej głośnik. Na spodzie gniazdo statywowe, pod klapką miejsce na baterię o pojemności 1000 mAh oraz gniazdo karty pamięci. Tylna ścianka to dotykowy dwucalowy ekran o dużych kątach widzenia oraz bardzo dobrej responsywności. Budowa, jakość materiałów oraz ich spasowanie są na bardzo wysokim poziomie jak na sprzęt budżetowy. Nie ma się do czego przyczepić. Producent niestety nie informuje, jakie zastosował podzespoły. Najprawdopodobniej mamy tam matrycę Sony IMX278 oraz któryś z procesorów iCatch lub High Silicon. Wydaje mi się, że może to być iCatch V39. Kamera wyróżnia się przednim ekranem, który aktywujemy naciskając około 2-3 sekund przycisk M na górze kamery. Powrót do głównego ekranu to kolejne naciśnięcie przycisku M. Przełączanie między ekranami możemy wykonać tylko, gdy nie nagrywamy. Kolejną zaletą jest wodoodporność już samej kamery i to do zanurzenia na głębokość 10 metrów. Dzięki temu w większości nagrań nie musimy stosować dodatkowej obudowy wodoodpornej. Zajmijmy się teraz możliwościami oraz jakością rejestrowanych filmów. Kamera została zaktualizowana, pobraną ze strony producenta najnowszą dostępną aktualizacją wersji 1.0-278 z dnia 17 sierpnia 2020 roku. Ta kamera oferuje zapis nagrań w rozdzielczości 4K i 60 klatek na sekundę. Od razu powiem, że nie warto korzystać z tej możliwości. Jakość jest nieakceptowalna. W tych nagraniach rzeczywistej rozdzielczości 4K i 60 fps po prostu nie ma. Najlepszą możliwą jakość nagrania otrzymamy w ustawieniu 4K 30 klatek na sekundę. Niestety ta kamera, jak większość budżetowych urządzeń, ma problem z zapisem powyżej 30 klatek na sekundę. Nagrania 60 i 120 fps bardzo dużo tracą na faktycznej rozdzielczości i w zasadzie nie warto ich używać. Natomiast nagrania w 30 fps na wszystkich rozdzielczościach mają bardzo dobrą jakość. Jak w ROLAI 8S+ przedstawia się działanie stabilizacji? Sprawdzamy.
Działanie stabilizacji można określić jako bardzo dobre wtedy, kiedy filmując poruszamy się spokojnie i wolno w jednym kierunku. Natomiast kiedy przyspieszamy i zmieniamy kierunki, to stabilizowany obraz traci na płynności. Cyfrowa stabilizacja wpływa na pogorszenie jakości obrazu i tak też jest i w tej kamerze. Natomiast pogorszenie nie jest duże i w pełni do zaakceptowania, poza ustawieniami w 60 klatkach na sekundę. Korekcja dystorsji działa bardzo dobrze i niemal całkowicie pozbawia zniekształceń rejestrowane obrazy. To duży pozytyw. Szkoda tylko, że uruchomienie jej dezaktywuje stabilizację. Wtedy najlepszym rozwiązaniem będzie użycie gimbala. S8 Plus umożliwia wybór, z jaką jakością chcemy nagrywać. Do wyboru są wysoka, średnia i niska. Zmieniając jakość, zmieniamy bitrate, z jakim nagrywa kamera. A wartości są dobrane bardzo dobrze i jakość nagrań jest w pełni akceptowalna. Kolorystyka w nagraniach jest na wysokim poziomie i dobrze oddaje naturalne barwy. Balans bieli nie budzi zastrzeżeń. Kontrast i jasność jest odpowiednio dobierana. Dźwięk w kamerach sportowych to bardzo często spora ich bolączka. A jak jest w roli Action Cam 8S Plus? Posłuchajmy, jak działa. Dosyć głośno jest, troszkę wieje i pociąg mamy. Także próba mikrofonu, kamerka Rolai 8S Plus. Próba mikrofonu 4K 30 klatek ze stabilizacją. Próba mikrofonu 1.2 1.2.3.4 Rolai 8S Plus Full HD 30 klatek. Nagranie 4K 30 klatek na sekundę ze stabilizacją, kamera Rolai 8S Plus. Jeden, dwa, jeden, dwa, trzy, cztery. Jeden, dwa, jeden, dwa, trzy, cztery. Jestem bardzo zaskoczony, ponieważ ta kamera ma jakość audio na naprawdę świetnym poziomie. Jest w czołówce budżetowych kamer sportowych i można jej z powodzeniem używać do vlogowania, chociaż najlepiej przy bezwiecznej pogodzie. Nagrania nocne nie są mocną stroną kamery, jak zresztą w większości innych kamer. Filmy w zwolnionym tempie nagramy przy użyciu ustawień 720p i 120 klatek na sekundę. Niestety ich jakość jest kiepska. Dla timelapsów wideo interwał możemy ustawić co pół sekundy, 1, 3, 5, 10, 30 oraz 60 sekund. Rolai 8S Plus umożliwia nagrywanie w pętli nagrań z interwałem 1 lub 5 minut. Możemy także nagrywać obrócony obraz o 180 stopni. Fotografie mogą mieć rozdzielczość do 20 megapikseli. Czas na podsumowanie. Rolai 8S Plus ma wiele zalet i trochę wad. Z zalet wymieńmy m.in. solidna budowa, wodoodporność samej kamery, przedni selfie ekran, bardzo dobra jakość nagrań w 30 klatkach na sekundę. Bardzo dobra, choć z wadami stabilizacja. Czytelne i proste menu, które obsłużymy poprzez dotykowy ekran. Jakość audio, która zadowoli wielu użytkowników. Naturalna kolorystyka i ekspozycja. Największe wady to słaba jakość nagrań w 60 klatkach na sekundę. Brak możliwości przełączania ekranu w trakcie nagrywania. Słabe nagrania nocne. Słabe nagrania w zwolnionym tempie.
co Wy sądzicie o tej kamerze? Czy warta jest swojej ceny? Napiszcie proszę w komentarzach. Nie zapomnijcie o subskrypcji kanału. Już wkrótce nowe testy i recenzje. Serdecznie zapraszam i do następnego razu.